Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim patronom, ponieważ to dzięki Waszemu wsparciu jestem w stanie dalej nagrywać. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod filmem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Muzyczne Q&A, w której to odpowiadam na Wasze muzyczne pytania. I dzisiaj odpowiadam na pytanie, z jakich śpiewników korzystałem podczas gry na organach w kościele. Jak widzicie, mam tutaj po prostu przygotowane różne śpiewniki, z których tak naprawdę korzystałem, z niektórych mniej, z niektórych bardziej, ale po prostu odpowiem Wam konkretnie, z których korzystałem najczęściej. Na razie je sobie tak gdzieś tutaj przerzucę, żeby nam nie przeszkadzały. Także jak widzicie, tutaj mamy śpiewnik księdza Zbigniewa Piaseckiego, Panu memu śpiewać chcę. Jeżeli chodzi o ten śpiewnik, on jest akurat tutaj wydanie 2007 rok, jak widzicie, wydawnictwo Księży Marianów MIC, więc tutaj jeżeli chodzi o ten śpiewnik, no to z niego korzystałem, kiedy potrzebowałem troszkę innych, może nawet ciutkę mniej znanych pieśni, ponieważ niektóre faktycznie tutaj są takie ciekawsze, których nie można znaleźć w innych śpiewnikach. Akurat teraz ciężko mi jest tutaj dać jakiś konkretny przykład. Zresztą w sumie widzicie, że nawet gdzie tutaj nie otworzę, no to są troszkę mniej znane te pieśni, więc w niektórych przypadkach rzeczywiście ten śpiewnik się przydawał, aczkolwiek nie do końca z niego korzystałem jakoś tak bardzo często. Po prostu, jeżeli potrzebowałem czegoś dodatkowo, to z tego śpiewnika skorzystałem. Więc jak widzicie, gdzie bym nie otworzył, no to tutaj różne pieśni się pojawiają. Co jest tutaj ciekawego, to, że oprócz tego, gdzie mamy po prostu właśnie linię melodyczną, mamy również różne tutaj akordy, czy to właśnie G-dur, A-dur, fis-mol, H-mol, E-mol i tak dalej, czyli wszystkie te zapisy, po prostu jak to wygląda, po prostu jeżeli chodzi o akordy, czy to na gitarę, czy to na keyboard, bo tak można powiedzieć najczęściej po prostu, ale do grania jak najbardziej coś takiego wystarczy, jest to jakąś formą podpowiedzi, więc możemy sobie na spokojnie z czegoś takiego skorzystać. Dobra, myślę, że nie ma sensu tutaj dalej przeglądać, no bo jak śpiewnik wygląda, no to myślę, że każdy z Was wie, więc ksiądz Zbigniew Piasecki, Panu memu śpiewać chce. Tutaj taki pierwszy przykład. Idąc sobie dalej, ten na razie odłożę na bok, idziemy sobie dalej. Tutaj drugi śpiewnik, z którego również korzystałem, Exultate Deo, i z niego korzystałem troszkę częściej niż ze śpiewnika poprzedniego. Także tutaj śpiewnik mszalny, wydanie 9, to akurat Kraków 2004, wydawnictwo Światło Życie, więc jeżeli ktokolwiek by chciał, no to tutaj coś takiego jest. Jeżeli chodzi o ten śpiewnik, no to też są tutaj różne pieśni, różne tam, tutaj jak widzicie, są amen kończące modlitwę eucharystyczną, także różne tutaj tego typu rzeczy na początku się znajdują. Alleluja, tutaj liturgia za zmarłych, wszelkiej maści psalmy responsoryjne i tak dalej, czyli jeżeli ktoś tam tego typu rzeczy potrzebuje, Baranku Boży i tak dalej, czyli wszystkie części stałe mszy świętych. Tu akurat mamy machury, tutaj obok jest mrowiec, zaraz zobaczymy, czy jeszcze jest tutaj też wersja. Dobra, jest Pawlak tutaj, też mamy Pawlaka. Mrowca, ok, no to tutaj po prostu mamy części stałe mszy świętej. Także jak widzicie, czymś takim zaczynamy. Później mamy normalnie tutaj liturgii męki pańskiej, także mamy różne tutaj elementy tego typu. Eucharystia po wschodzie słońca, zmartwychwstanie pańskie, wszelkie maści właśnie później pieśni, zesłanie Ducha Świętego. Różne takie rzeczy tutaj mamy. No i oczywiście śpiewy na różne tutaj okresy, jak to w normalnym śpiewniku ma miejsce. Także jak widzicie, nutki i ponownie, co fajne, chwyty takie gitarowe, ja to po prostu nazwę, ale po prostu wiecie, o co chodzi. Chodzi o zwyczajny akompaniament. Tutaj widzicie zapisane F-dur i jeszcze wtedy, kiedy zaczynałem w ogóle grać typowo, no to po prostu grałem na keyboardzie i po prostu miałem F-dur, transpozycja minus 2. No niestety akurat tak zaczynałem. Zaczynałem z transpozycją, później jak widzicie już dopisany D-dur, więc już po prostu lecieliśmy typowo, normalnie, po prostu według tego, jak po prostu normalnie powinno się to grać tutaj. W moim przypadku oczywiście bez transpozycji później. Wiadomo, że F-dur minus 2, no to nie będzie D-dur, ale po prostu wtedy się tak wygodniej śpiewało. No to tutaj na przykład widzicie A-mol zapisany, tutaj również A-mol, ale no
Po prostu tak to wyglądało, tak to zapisywałem, także nie grałem według tych tonacji, które tutaj były, grałem według tonacji, które po prostu były wygodne do śpiewania. Tak więc, jak widzicie, jeżeli gdzieś coś tam było zapisane, to po prostu grałem inaczej. I tutaj, jak widzicie, gdzieniegdzie również się pojawiają jakieś chwyty, ale jak można tutaj nawet na jednej stronie zobaczyć, czy tu po prostu nie wszędzie mamy podane chwyty. Także jeżeli ktoś koniecznie potrzebuje chwytów, no to w tym wypadku nie zawsze będzie mógł sobie z tego skorzystać. No dobra, śpiewy na zakończenie, tutaj spis, to już nie ma większego znaczenia. Exultate Deo, tutaj wydanie, światło, wydawnictwo Światło Życie, Kraków 2004. Tak wygląda śpiewnik numer 2, z którego korzystałem troszkę częściej, ale to jeszcze nie jest to, co zresztą zaraz zobaczycie. Teraz przechodzimy do śpiewnika, z którego korzystałem też dość często, jeżeli chodzi o Wielki Post i Wielkanoc, zwłaszcza na samym początku, jak zaczynałem grać. Tutaj mamy towarzyszenia organowe, śpiewy liturgiczne, trochę wyblakła okładka, dlatego że po prostu na słońcu musiała gdzieś tam leżeć i tak się tutaj zrobiła. Tak więc nie sugerujcie się po prostu też wyglądem tych okładek, ponieważ te śpiewniki są naprawdę używane, trochę przeszły. Więc no, wygląda to jak wygląda. Tu mamy okres Wielkiego Postu, Wielkanocy i Ducha Świętego, towarzyszenia organowe, Płock tutaj, tom drugi to jest akurat, Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia. Byłem, uczyłem się przez jakiś czas, jakby ktokolwiek miał pytania, to zapraszam na priv. Zrezygnowałem, może kiedyś nagram odcinek o tym, jak to wyglądało, jaką mam opinię na temat tej szkoły, jeżeli ktoś by się zastanawiał. O, tu nawet widzicie moje pokracznie podpisane Rafał Piwowarczuk. Tak więc to akurat jest po prostu właśnie na Wielki Post i w ogóle ten okres, który jest tutaj właśnie związany przede wszystkim ze zmartwychwstaniem później. Więc mamy Wielki Post. Już tutaj właśnie mamy wszystko bardzo fajnie rozpisane właśnie na czterogłos do grania, więc jeżeli nie umiecie na przykład właśnie jeszcze grać w czterogłosie, żeby to fajnie brzmiało, no to tutaj jak najbardziej możecie się czymś takim posłużyć. Tutaj właśnie Ach mój Jezu przykład, zarówno wersja A, wersja B, ponieważ w tej książce, w tym śpiewniku też są właśnie różne wersje, więc pod tym względem jest jak najbardziej spoko. A pod krzyżem Matka Stała, Attende Domine i tak dalej, różne tutaj mamy po prostu właśnie śpiewy i tak jak mówię, wszystko rozpisane w czterogłosie, więc wszystkie te towarzyszenia organowe jak najbardziej są tutaj rozpisane. Tu akurat widzicie wersja C, Jezu Chryste Panie Miły, więc tutaj możecie właśnie znaleźć swoje wersje, jeżeli w waszym kościele po prostu śpiewacie troszkę inaczej, macie troszkę inną melodię, to tutaj coś takiego powinniście po prostu tutaj znaleźć. Ja tak na razie po prostu przeskakuję dość dużo, żeby wam tylko po prostu powiedzieć, pokrótce omówić, no bo to nie ma czasu, nie ma sensu się tak nad każdym tutaj z tym śpiewników po prostu się tutaj tak rozczulać, ponieważ no jeżeli będziecie coś tam potrzebowali, to możecie pytać. Jak widzicie tutaj w Amolu akurat grałem Zbawienie Przyszło przez Krzyż. Chociaż teraz jak sobie pomyślę, to trochę nisko. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby w C-molu. Ok, no i mamy okres Wielkanocy, czyli tutaj Alleluja biją dzwony, wszystkie jakieś tam właśnie pieśni. Później w radosne święto, odbiór radosny. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o ten śpiewnik, no to korzystałem z niego raczej na początku, kiedy zaczynałem swoją przygodę z towarzyszeniem właśnie organowym, z tym graniem takim właśnie blisko. Szczerze mówiąc, nie każda harmonizacja mi się tutaj podobała, ale nie chcę tutaj mówić nazwiskami i tak dalej, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Nie wszystko mi po prostu tutaj przypadło do gustu, nie wszystkiego mi się po prostu tutaj fajnie, wygodnie grało. Mam nadzieję, że się tak za bardzo te strony nie odbijają tu od lampy. No myślę, że nie ma tragedii, ciężko będzie tutaj teraz w ogóle to tak doświetlić, żeby się nic nie odbijało. No ale no, generalnie zarys tutaj macie tego, jak to po prostu wygląda, a to jest w sumie najważniejsze. Jeżeli będziecie się zastanawiać właśnie, no to coś takiego jak najbardziej spoko. I tutaj alfabetyczny spis treści Wielkiego Postu. Jeżeli będziecie chcieli, potrzebowali, to mogę wam spis treści na przykład w ogóle zrobić zdjęcia na przykład i na grupę powiedzmy wstawię, żebyście wiedzieli, co w ogóle jest w danym śpiewniku. Jeżeli czegoś będziecie potrzebowali, no to będziecie mieli możliwość z czegoś takiego sobie skorzystać. No więc jeżeli chodzi o to, no to się nazywa po prostu śpiewy liturgiczne, towarzyszenia organowe, śpiewy liturgiczne, Wielki Post i Wielkanoc. To jest właśnie tutaj wydanie, tutaj znaczy Płock, a jeżeli chodzi właśnie tutaj o wydawnictwo, to jest wydawnictwo Hejnał, komputerowy skład nut w Płocku.
I tutaj projekt okładki Mirosław Łakomski. Jeżeli komuś by to miało pomóc, no to tak to wygląda. Ok, myślę, że tutaj ten śpiewnik mamy omówiony. Jeżeli by chodziło o to, czy polecam, polecam zwłaszcza dla osób, które zaczynają swoją przygodę z harmonizacją pieśni liturgicznych, ale jest śpiewnik, który bardziej polecam niż ten. I zaraz go właśnie wyciągnę. Jest to tutaj śpiewnik Śpiewajmy Bogu. Myślę, że wielu z Was, jeżeli ktoś tutaj właśnie zaczyna swoją przygodę z organami, to jak najbardziej tutaj ten śpiewnik powinno znać. Jest to harmonizacja profesora Feliksa Rączkowskiego, akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych. Jeżeli chodzi o to, no to tutaj wydawnictwo Hejnał, więc tak jak mieliśmy to w poprzednim wypadku, ale tutaj mamy znacznie więcej tych pieśni. Jak widzicie, tego jest dużo więcej. Są również właśnie nabożeństwa, części stałe mszy. Tak jak tutaj widzicie, zaczynamy mszami De Angelis, znaczy mszą De Angelis. I tutaj dalej mamy właśnie, później powinno być, msza powinna być właśnie Pawlaka bodajże, jeżeli się nie mylę, pokrop mnie Panie, wierzę w jednego Boga i tak dalej, tu wszystko rozpisane, Baranku Boży, Święty, Święty i mamy msza polska, Panie zmiłuj się nad nami, muzyka księdza Pawlaka, jak widzicie Panie, chwała, później dalej będzie Święty, Święty, bo nie, ponieważ tutaj nie mieliśmy Baranka, Baranku Boży bodajże. Więc tutaj, a nie, jest, jejku, ale się zaplątałem. Okej, dalej mamy Piaseckiego, chwała na wysokości Bogu, wszystko tutaj Święty, Święty, Baranku Boży mamy rozpisane. Dalej Ścibora, więc jeżeli ktoś tutaj właśnie zaczyna swoją przygodę z organistyką, to jak najbardziej coś takiego tutaj polecam. No i tutaj widzicie zaznaczona msza Szuniewicza, również się jej uczyłem na samym początku. Dobra, przeskoczymy trochę dalej. Tutaj jak widzicie mamy części stałe, różne właśnie odpowiedzi, wszelkiej maści takie rzeczy, więc jeżeli zaczynacie przygodę, szczerze polecam. Psalmy dalej mamy, wszelkiej maści różne takie rzeczy rozpisane, więc możemy sobie fajnie pograć. Ale co najważniejsze, no to później właśnie będą wszelkiej maści właśnie po prostu pieśni. Czyli jak widzicie, cóż Ci Jezu damy na przykład i wszystko rozpisane w czterogłosie. Widzicie coś pozaznaczane, ponieważ rzeczywiście z tego korzystałem, rzeczywiście z tego grałem. Tu mamy jakieś parę rzeczy, jak widzicie, też poprzerabiane, Duszo Chrystusowa, zaznaczone głosy. Tutaj różne dopiski, różne zmiany. Więc rzeczywiście z tego śpiewnika troszkę się korzystało. Tutaj mądrości, która z ust Bożych wypływasz, czyli też widzicie akordy popisane, żeby tak było łatwiej w razie czego, jak się człowiek zgubi. Więc tutaj w niektórych wypadkach jak najbardziej z tego korzystałem. Cicha noc, myślę, że tutaj mówi to samo przez się, bo jak widzicie jest troszkę popisana. Przystąpcie do szopy, więc różne tutaj, jak widzicie, również kolędy. Po prostu tu mamy różne okresy, w krzyżu cierpienie, o Stworzycielu Duchu, więc po prostu przelatujemy przez różne okresy, jeżeli chodzi właśnie o ten kalendarz kościelny. Chwalcie łąki umajone, także również widzicie tutaj flet 8-4-stopowy, wszystko pozaznaczane łącznie z głosami. Jak widzicie wstęp, w ogóle pomieszałem się z melodią. Toro, tom, 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 tom. Chwalcie łąki i się jechało, więc wszystko mam tutaj pozaznaczane. Widzicie, gwiazdo śliczna wspaniała, również tutaj widzę flet 8-4 ewentualnie. Tu jeszcze solina chyba była, 8-stopowa, jeżeli się nie mylę. Dobra, ok, tutaj mamy jakieś takie rzeczy pozaznaczane. O Maryjo, witam Cię. Więc jeżeli ktokolwiek zaczyna swoją przygodę z organami, to ten śpiewnik jest takim must have. Mówię Wam szczerze, że to jest must have. W sumie teraz nie pomyślałem, że może być w mikrofonie słychać przewracanie stron. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzało. Więc cóż, jeżeli tak, to przepraszam bardzo. Litanie tutaj różne rozpisane. Więc jeżeli chodzi o to, no to tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jest to must have. Bardzo fajny śpiewnik, z którego rzeczywiście często korzystałem. Dużo się z niego można właśnie nauczyć, tej harmonizacji, sposobu właśnie dobierania dźwięków, akordów, przewroty wszelkiej maści, łączenia. Jak najbardziej to polecam. Otworzę tu może bardziej, żebyście mogli sobie ewentualnie rzucić okiem. Śpiewajmy Bogu, Feliks Rączkowski. Harmonizacja Feliks Rączkowski, to jest Płock 2009, akurat to moje wydanie, z którego
którego ja tutaj faktycznie korzystałem. Tak więc jak widzicie, z tego śpiewnika jak najbardziej Wam polecam korzystać, ponieważ rzeczywiście wszystko jest tutaj fajnie rozpisane właśnie w czterogłosie. Wszystkie głosy można sobie fajnie poćwiczyć. Na samym początku jak najbardziej można w ogóle korzystać na przykład z dwugłosu, czyli może prawa ręka właśnie grać to, co jest tutaj właśnie dla prawej ręki, czyli laseczki skierowane w górę. Jeżeli chodzi o lewą rękę, to można grać na przykład właśnie to, co jest skierowane w dół, żeby na samym początku właśnie najpierw nauczyć się w ogóle tej gry, czy ewentualnie właśnie do pedału sobie przenieść na przykład właśnie tą, właśnie te kreski, te laseczki, które są skierowane w dół, możemy grać na przykład w pedale, jeżeli jest taka możliwość, a do tego później skierowane laseczki w górę mogą być właśnie dla lewej ręki, natomiast prawa ręka ogarnia pierwszy, drugi głos. Jak sobie to podzielicie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Generalnie, tak jak widzicie, korzystałem troszkę z tej książki, więc tutaj pod tym względem jak najbardziej Wam polecam tutaj ten śpiewnik. Więc przypominam jeszcze raz, Rączkowski, Śpiewajmy Bogu, polecam. Zwłaszcza na samym początku, ale i później. Warto naprawdę z tego korzystać. O nie, coś wyleciało. I teraz przechodzimy do największej petardy, jeżeli chodzi o grę w kościele. Najczęściej korzystałem, czyli tutaj śpiewnik księdza Jana Siedleckiego. Spróbujcie teraz powiedzieć, z którego korzystałem jak najczęściej, znaczy po prostu, z którego korzystałem najczęściej. Myślę, że ten się tutaj wybija maksymalnie swoim wyglądem. No ale mówiąc krótko, gra w kościele, o nie, tu moja mama podpisana. Gra w kościele niestety wymaga częstego przenoszenia, wnoszenia i tak dalej. No i wygląda ten śpiewnik jak wygląda, ale widzicie, wszystko popisane, pozaznaczane tonacje. Z tego śpiewnika korzystałem najczęściej, mimo że wygląda jak wygląda. To po prostu jakoś najlepiej się z niego korzystało, bo się nie zamyka. Jeżeli on został tutaj rozwalony przez to przenoszenie i tak dalej, on się przestał zamykać. Jeżeli ktoś gra w kościele, to pewnie wie, jak to wygląda, jeżeli się postawi po prostu na pulpicie i te strony się zaczynają zamykać. Także pod tym względem tutaj serdecznie Wam polecam, znaczy może nie rozwalanie książek, ale jeżeli Wam się coś zamyka, na przykład klamerka do wieszania prania, łapania po prostu kilka stron naraz, zarówno z jednej strony, na przykład, jak i z drugiej strony, albo coś takiego, co się nazywa bodajże klipsy fryzjerskie, czyli jest to takie duże, czarne właśnie do łapania włosów. Wstawię po prostu zdjęcie teraz tutaj w montażu i to również było super do łapania od razu całego śpiewnika z okładką. Więc tutaj taki szybki lifehack po prostu, jak się korzystało. Klips fryzjerski albo klamerka. Łapiemy właśnie, czy do pulpitu, czy do czegoś. Książka nam się wtedy, śpiewnik nie zamyka. Ale może ten śpiewnik tutaj troszkę podniszczony sobie damy na bok. Niech on sobie idzie na zasłużoną emeryturę. Jak widzicie, tutaj mamy księdza Jana Siedleckiego jedno i drugie wydanie. Znaczy nie pierwsze i drugie, tylko po prostu tak mi się powiedziało, ponieważ tutaj mamy Kraków 2012. Tu jest starsze wydanie, z tego co dobrze pamiętam. Tak, Kraków 1990 tu jest po prostu. Tak, 1990. Także jak widzicie, tutaj mamy troszkę starsze wydanie. Minimalnie starsze niż to. Troszkę lat minęło. Otworzymy tutaj tak losowo. Jeżeli chodzi o te dwa śpiewniki, właściwie to jeden można powiedzieć, bo to jest kwestia po prostu wydania, w jakim czasie zostało wydane. Generalnie z tego śpiewnika po prostu korzystałem najczęściej, ponieważ tutaj miałem wszystko, co mi było potrzebne, ponieważ miałem linię melodyczną, miałem zapisaną, tak jak wcześniej widzieliście, tonację, od której po prostu jakby muszę zacząć, w której tonacji w ogóle muszę się utrzymać. Linia melodyczna, tonacja i tekst do śpiewania. Nic więcej mi nie było potrzebne, ponieważ akurat tutaj, widzicie, tu po prostu potrafiłem normalnie harmonizować po prostu w locie, więc nie potrzebowałem tutaj nic więcej w tym wypadku. Czyli po prostu nawet jeżeli spojrzałem tutaj, wisi na krzyżu Pan Stwórca Nieba, no to już wiem, że tutaj muszę złapać, jak wcześniej mieliśmy A-dur zapisany, no to tutaj jakbym miał A-dur, no to prawa ręka zaczyna od E, tak? I mamy wisi na, i tutaj z A-dura przechodzę na przykład właśnie na D-dur, krzyżu, wracam do A-dura, później D-dur, Pan Stwórca, E-dur,
nie Baadur. Więc jak widzicie, czego bym po prostu nie wziął, no to wiem, w jaki sposób to zagrać. Potrafię po prostu harmonizować w locie przez to, że po prostu dłuższy czas po prostu się grało i po prostu ćwiczyłem to. Mimo wszystko przez praktykę to się po prostu ćwiczyło. Jeżeli miałbym wam powiedzieć jeszcze coś odnośnie takiej harmonizacji w locie, ponieważ chcę was tego nauczyć, albo przynajmniej spróbuję was tego nauczyć, w jaki sposób ja to robię, w jaki sposób ja do tego doszedłem. Będę robił właśnie tutaj kurs na ten temat, w jaki sposób w ogóle ja harmonizowałem pieśni, jak ja po prostu grałem. Nie będzie to taki typowy kurs po prostu gry na organach, tak jak możecie sobie gdzieś indziej znaleźć, chociaż nie wiem, czy takie gdzieś tam są dostępne, bo to jest dość niszowy temat. Ja was po prostu będę chciał nauczyć, w jaki sposób ja grałem, czyli to jest taki bardziej kościelny survival, że tak powiem, organowy. Jak ja po prostu grałem, w jaki sposób ja sobie radziłem, nie zawsze po prostu grając według zasad, bo to sobie trzeba jasno powiedzieć, ja nie grałem tak w 100% według zasad harmonii, nie grałem tym czterogłosem, tak pięknie wymieniałem sobie te głosy, żeby tutaj nie było kwint równoległych i tak dalej. Zasady harmonii zostawiamy sobie w tym momencie po prostu tak na boku, bo to jest bardzo ciężki temat. Harmonia to jest ciężki temat. Nie bez powodu to właściwie jest kilka lat, tak naprawdę można powiedzieć, poniekąd wałkowane. Nie bez powodu jest tyle tych zasad, których się trzeba trzymać, więc nie jestem w stanie wam tego wszystkiego po prostu przekazać. Ja wam chcę przekazać taką pigułkę po prostu wiedzy, którą możecie wykorzystać właśnie w grze, podczas gry w kościele, żebyście po prostu potrafili sobie w tym kościele poradzić, czy to dostaniecie właśnie nuty, gdzie jest sama linia melodyczna, czy dostaniecie akompaniament, no to wtedy wiadomo, że sobie poradzicie. Ale dostaniecie linię melodyczną i co wtedy? Może być problem, więc chcę was po prostu nauczyć harmonizacji w locie, jak ja sobie z tym radziłem. Może akurat komuś się to przyda. Jeżeli będziesz chciał, wesprzyj proszę mnie na Patronite, jeżeli podoba ci się taka inicjatywa, ponieważ to mi pozwoli zrobić więcej tak naprawdę, ponieważ planów mam mnóstwo, co mi się uda zrealizować, to zobaczymy, ale każde wsparcie się tutaj liczy. Więc jak najbardziej liczę tutaj na twoją pomoc. Jeżeli jesteś zainteresowany, jeżeli chcesz mi pomóc, podobać się to, co robię, zostań patronem mojej działalności, będą dodatkowe bonusy z tego tytułu. Już są, ale będą jeszcze kolejne. Tak więc serdecznie dziękuję wszystkim w ogóle wspierającym, tutaj jeszcze też chcę powiedzieć, ponieważ dzięki wam mogę korzystać na przykład teraz z tego mikrofonu, do którego teraz mówię, ponieważ jest to nowy nabytek. Jeszcze będę nagrywał odcinek, co zawdzięczam po prostu patronom dodatkowego, ale o tym już będziemy sobie rozmawiać kiedy indziej. Mimo wszystko dziękuję wam serdecznie za wsparcie, a nowych zachęcam do wspierania. Wracamy. Jeżeli chodzi o śpiewniki, no to tutaj widzicie, mamy dwa wydania. I jeżeli chodzi o to wydanie z lewej strony, no to widzicie, że ono jest nowsze, to z prawej strony jest wydanie starsze. Jeżeli sobie porównacie grubości, no to myślę, że można założyć, że trochę treści zostało tutaj, nie wiem, czy wyjęte, ucięte, czy jakoś może czcionka się zmniejszyła, bo szczerze mówiąc nie zagłębiałem się tutaj dokładnie. Tu jakaś trochę plamka, coś się wylało, ale generalnie widzicie, że troszkę różnica tutaj w grubości jest. Chyba że to jest po prostu może częściej używane, no ale to by się chyba nie zmniejszyło prawie o połowę. Ale co warto tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o to, o ten czarny właśnie śpiewnik, czarną wersję właśnie Siedleckiego, to zauważyłem, że tutaj te pieśni są bardziej upchane, czyli generalnie często podczas grania wymagały te pieśni po prostu przewracania kartek. Czyli mieliśmy sytuację na przykład powiedzmy trzy linijki i jak widzicie tutaj czwarta była na następnej stronie. Tu akurat na szczęście była całość na jednej. Tutaj dalej widzicie mamy wciśnięte i jak przewrócimy, no to mamy akurat tekst. Ale generalnie dość często tutaj linijki były przenoszone na drugą stronę. Czyli jak tutaj widzicie, mamy pieśń Pod Twą obronę, Ojcze na niebie. No tak jak widzicie, musimy przeskakiwać. Co podczas grania, no nie ma co ukrywać, no nie jest to zbyt wygodne. Jeżeli na przykład powiedzmy chcemy korzystać powiedzmy dalej później z drugiej zwrotki, no to nie wyobrażam sobie przerzucania kartek co chwilę Pod Twą obronę, żeby tutaj zacząć od nowa linijkę. Jeżeli chodzi natomiast o ten śpiewnik, to miałam wrażenie, że tutaj były lepiej te rzeczy poukładane, ponieważ bardzo często mieliśmy wszystko właśnie na jednej stronie. Jeżeli po prostu tutaj wiadomo, że znalazły się też takie pieśni, ale jak grałem, bardziej wolałem grać bezpośrednio z tego właśnie wydania, ponieważ tu rzeczywiście miałem wrażenie, że wszystko jest na jednej stronie. Aczkolwiek tu teraz możemy się, mogę się mylić. Nie no, no zresztą widzicie, że częściej te nuty są faktycznie na jednej stronie. W sensie, że możemy sobie tutaj spokojnie poradzić. Chociaż tu akurat widzę, że jest druga melodia, jest tutaj przeniesiona, ale
ten śpiewnik wtedy był taki wygodniejszy, mimo że troszkę były mniej czytelne te nutki, bo jeżeli sobie teraz tu porównacie, no to jak widzicie, tutaj są większe te nutki, jakoś bardziej czytelne, łatwiej może się z tego gra. Tutaj są troszkę drobniejsze, ten tekst jest troszkę inaczej tutaj ułożony, no ale tak naprawdę dzieli tutaj te dwa wydania mnóstwo czasu, ponieważ jeżeli tu mieliśmy 2012, dobrze pamiętam, a tu mieliśmy 90, no to cóż, troszkę czasu minęło, prawda? Więc troszkę rzeczy się pozmieniało, myślę, że w druku przede wszystkim również. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten śpiewnik, jeżeli miałbym powiedzieć, czy polecam, jak najbardziej polecam, jeżeli chodzi właśnie o księdza Jana Sieleckiego, śpiewnik jak najbardziej polecam, ponieważ jest tutaj tak naprawdę wszystko. Znaczy, może inaczej, prawie wszystko. I tutaj, jak widzicie, jest chyba troszkę więcej. Właśnie, strony porównajmy. Tu tak na szybko zajrzałem, mamy 877. Zobaczymy, ile mamy w tym na koniec. No też mamy 800, 815 powiedzmy spis. No to jak widzicie, powiedzmy tu prawie 50, już tutaj mamy mniej. No ale to nie wygląda jak 50. No ale dobra, nie będziemy tutaj na ten temat się rozwodzić. Jak widzicie, ten śpiewnik jak najbardziej polecam, aczkolwiek to jest bardzo ważne. Ten śpiewnik wymaga już umiejętności harmonizacji. Jeżeli chcecie sobie poćwiczyć samośpiewanie, albo właśnie śpiewacie po prostu tylko na razie bez grania, no to jak najbardziej ten śpiewnik Wam polecam. Ale jeżeli chcecie już grać tutaj na organach, wykorzystywać ten śpiewnik, no to niestety już musicie coś tutaj z harmonii po prostu wiedzieć, już musicie coś tutaj na ten temat umieć. Więc tutaj nie zagracie tego po prostu, chyba że samą prawą ręką, albo będziecie lecieć totalnie po hardkorze, w lewej ręce trzymać jeden akord, a prawą ręką po prostu grać dalej linię melodyczną i lewa ręka się nie zmienia bez względu na to, co tak naprawdę dzieje się w ręce prawej. Może ktoś się śmiać, możecie tutaj stwierdzić, że jestem nienormalny, ale widziałem coś takiego, więc cóż, już mnie chyba niezbyt dużo, że tak powiem, zdziwi. Aczkolwiek nie chcę mówić nigdy, bo życie potrafi zaskakiwać w różny sposób. No dobra, więc myślę, że takie szybkie podsumowanie sobie zrobimy od samego początku. Jeżeli chodzi o Panu Memu, śpiewać chcę, księdza Zbigniewa Piaseckiego, jeżeli chodzi o akordy i tak dalej rozpisane, może być to tutaj całkiem niezłe wsparcie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z grą na organach. I tutaj generalnie mamy troszkę inne pieśni, które niekoniecznie spotkamy w innych śpiewnikach. Więc to tutaj na bok. Idąc dalej, Exultate Deo, jeżeli tutaj ktoś chce, śpiewnik mszalny, wydawnictwo Światło Życie, Kraków 2004. Myślę, że bez problemu do znalezienia, jeżeli wpiszecie Exultate Deo, więc tutaj możecie sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi również o sam początek, może być całkiem niezłe, aczkolwiek tutaj musicie wziąć pod uwagę, że nie wszystko jest tutaj zharmonizowane. I również mamy tylko linię melodyczną, tak jak mamy to w księdzu Janie Siedleckim. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Jana Siedleckiego, no to nie możemy tutaj raczej liczyć na akordy, przynajmniej nie pamiętam, żeby tu cokolwiek było rozpisanymi akordami. Tu jak widzicie, akordy jeszcze mieliśmy w niektórych przynajmniej pieśniach rozpisane. Więc na początek też całkiem niezłe, aczkolwiek mimo wszystko polecam skorzystanie z gotowych opracowań. Więc tak jak tutaj mieliśmy w przypadku śpiewów liturgicznych Towarzyszenia Organowego, a nie Towarzystwa Organowego, jeżeli tutaj chodzi właśnie wydawnictwo Hejnał, Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, więc tutaj jeżeli chodzi właśnie o to, no to jak najbardziej można z czegoś takiego skorzystać. Wielki Post, Wielkanoc i Duch Święty. Tom drugi to jest akurat tutaj Płock, jak widzicie. Więc tutaj jeżeli chodzi o początkujących, można spróbować czegoś takiego grać, ponieważ te opracowania są dosyć proste, więc tutaj pod tym względem jak najbardziej można sobie spróbować, jeżeli Was to interesuje, takie towarzyszenie organowe. Śpiewajmy Bogu, moim zdaniem must have, ponieważ to naprawdę jest super, wszystko tutaj super jest rozpisane, czterogłos, więc zarówno dla osób początkujących, jak i tych, które na przykład chcą w ogóle poćwiczyć sobie lepsze granie, bo nikt przecież nie powiedział, że trzeba od razu grać po prostu w bardzo prosty sposób, więc tutaj podnosicie swoje umiejętności grania przede wszystkim właśnie w czterogłosie, więc jeżeli ktokolwiek by chciał, jest zainteresowany czymś takim, szczerze polecam, super sprawa. Super sprawa właśnie, żeby się po prostu uczyć grania w czterogłosie.
dość proste opracowania, aczkolwiek bym powiedział, że tutaj są raczej trudniejsze opracowania niż w śpiewach liturgicznych, jeżeli chodzi o to, aczkolwiek no to jest kwestia tutaj też gustu i umiejętności tak naprawdę, bo dla jednych to, co jest proste, dla innych może być trudne, więc tutaj nie chcę się na temat poziomu trudności wypowiadać, ponieważ no nie mi to oceniać, ale generalnie to moim zdaniem jest must have. Naprawdę warto ten śpiewnik sobie tutaj zakupić, bo rzeczywiście wszystko jest mega super rozpisane, więc jak najbardziej to polecam. I do tego później, kiedy się nauczymy całkiem fajnie grać właśnie z tych takich opracowań czterogłosowych, to coś takiego, taki jak śpiewnik właśnie kościelny księdza Jana Siedleckiego, jest super uzupełnieniem takiego właśnie zestawu organisty. Więc moim zdaniem w ogóle tutaj ten ksiądz Jan Siedlecki, że tak powiem, jest w ogóle później wystarczający, jeżeli chcecie grać, to by wiadomo, że brać ze sobą taki śpiewnik, no niekoniecznie jest to wygodne, aczkolwiek coś takiego już tam wrzucicie po prostu do torby, czy gdzieś tam co nosicie ze sobą, czy do plecaka i zawsze macie pod ręką coś do grania, a ja Wam pomogę ogarnąć to tak, żebyście potrafili po prostu harmonizować w locie. Aczkolwiek nic nie obiecuję, ponieważ każdy z Was jest inny. Nie każdy się uczy w takim samym tempie, nie każdy łapie to po prostu tak samo. Więc przypominam, to będzie troszkę inaczej, nie według totalnie zasad harmonii, aczkolwiek wiadomo, że będziemy się na tym opierać, ale nie będziemy tak w 100% według tych zasad po prostu postępować. Bardziej będziemy tutaj grać na ucho, no bo w sumie, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy w kościele jest aż tyle miejsca, żeby rzeczywiście grać wszystko idealnie według zasad harmonii. I jeżeli ktokolwiek na przykład trochę te zasady harmonii nagina, żeby coś lepiej brzmiało, to myślę, że powinien mnie tutaj zrozumieć. Aczkolwiek nic tutaj nie mówię, nic nie neguję, ja mówię tutaj po prostu za siebie. Ale jak widzicie, śpiewnik Jana Siedleckiego mogę szczerze polecić. Tutaj próbuję wyciągnąć ten najczęściej używany, ale mi się akurat jeszcze bardziej rozsypał tutaj. Więc jak widzicie, księdza Jana Siedleckiego jak najbardziej polecam, poklejony, no bo rzeczywiście był używany. Więc taki szybki podgląd jeszcze na sam koniec. Tutaj jak widzicie, Siedlecki, Exsultate Deo, Panu memu śpiewać chcę, śpiewajmy Bogu, śpiewnik kościelny Siedleckiego. Polecam jak najbardziej te dwie książki, zwłaszcza jeżeli zaczynacie, to tutaj Śpiewajmy Bogu, ewentualnie dodatkowo śpiewy liturgiczne na Wielki Post, Wielkanoc i tam właśnie do Ducha Świętego, a później Jan Siedlecki, zarówno do ćwiczeń harmonii, do ćwiczeń na przykład powiedzmy na zasadzie solfeża, bo jak najbardziej też warto sobie coś takiego śpiewać i sprawdzać, czy się na przykład trzymamy w tonacji. Bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli sobie otwieracie na czymś, co na przykład jeszcze lepiej jak nie znacie, tak na przykład jak tutaj mamy Tadeuszu nasz patronie, czy ja mam patrona Tadeusza? Nie kojarzę, ale akurat by było, fajnie by się składało. Tadeuszu nasz patronie, jak widzicie, zaczynamy od D, mamy Fizicis i zaczynamy sobie śpiewać po prostu. Podajemy sobie na przykład D na instrumencie, na pianinie, na organach, na keyboardzie, na czym tam sobie akurat ćwiczymy i próbujemy właśnie śpiewać do samego końca. Możemy sobie na przykład co? Tutaj linijkę sprawdzać, czy wracamy na D w tym wypadku w pierwszej, tu na Fis, tu na A i czy kończymy na D. Możliwe, że będziecie zjeżdżać po prostu z tej tonacji, jeżeli nie będziecie sobie pomagać właśnie harmonizacją, jakimś tutaj akompaniamentem, więc jeżeli coś takiego będzie występować, no to będziecie mieli sygnał, że warto sobie jeszcze coś takiego poćwiczyć, no bo w kościele lepiej śpiewać czysto. Więc tutaj pod tym względem jak najbardziej warto sobie z tego skorzystać, bo jeżeli chcecie być organistami, no to musicie wziąć pod uwagę fakt, że nie zawsze będziecie korzystać na przykład właśnie z takiego instrumentu właśnie jak organy czy cokolwiek innego, ponieważ często zdarza się tak, jakieś wszelkie maści procesje, że no niestety nie będziecie mieli do dyspozycji keyboardu czy czegoś, trzeba będzie po prostu śpiewać z głowy i lepiej tutaj sobie te dźwięki jakoś w miarę fajnie dobierać, żeby się po prostu nie mylić, nie zjeżdżać z tonacji, bo uwierzcie mi, ludzie Was będą ściągać. Ludzie Was będą ściągać i z tempem, że będziecie zwalniać, i ludzie Was będą ściągać z tonacji. Ale nie będę tutaj przedłużał, ponieważ to jest temat rzeka i ilu organistów, tyle różnych przygód, anegdot i w ogóle różnych sytuacji. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Przypominam o subskrybowaniu, komentowaniu, ocenianiu tych filmów, ponieważ każdy taki ruch sprawia, że po prostu te filmy są lepiej widoczne. Zachęcam do subskrybowania, jeżeli chcecie mi pomóc tutaj rozwijać ten kanał również pod tym względem technicznym. I cóż, dziękuję obecnym patronom, a ja żegnam Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.